tysiącem skrzydeł motylich. Zamykałem oczy i czułem ich drżenie. Zamykałem oczy, a przecież wiedziałem, kiedy rzęsy ocieniały im policzki u spuszczonych powiek, kiedy odwracali głowy, kiedy ich szaty przylegały ciasno i kiedy opadały sutymi fałdami. Ich duchy czuwały nad moją ekstazą, odległym spojrzeniem gwiezdnej obojętności. Ich duchy pasły oczy moją męką, piły ją niby wodę życia. Z rumieńcami na twarzy, z rozbłysłym okiem, bijący płomień mej duszy oblewał ich duchy po złotą, jak skrzydła motyla wpadającego w słoneczny promień. Prosili mnie o życie, życie, życie. Lecz biorąc życie dla siebie, chwytając i miażdżąc ich duszę, jak dziecko rozgniata winne grona i pije ściekający z dłoni purpurowy sok, zstąpiłem w tę bezkształtną próżnię, gdzie ani czerwień, ani złoto, ani winne grona, ani bijący rytm życia nie są znane. Możesz myśleć, przechodniu, że los jest pułapką poza tobą, że możesz obejść go w koło, przewidujący, mądry. Tak sądzisz, patrząc na życie innych, jak ktoś, kto niczym Bóg schyla się nad mrowiskiem, widząc, jak można uniknąć kłopotów, mrówek. Lecz wejdź w życie. Ujrzysz z czasem, jak los zbliża się do siebie w postaci twego obrazu w lustrze. Albo gdy usiądziesz sam przy kominku, nagle na krześle obok zasiądzie gość. I poznasz przybysza. I odczytasz niekłamaną wieść w jego spojrzeniu. Co widzisz? Powiedz. Widzę miasteczko opustoszałe. Ludzi w nim nie ma? To dziwne, nie ma. Ale jeżeli się przyjrzeć, są. Więc patrz. I mów. Widzę dom na skraju drogi, a w nim umiera John Ballard. I idzie do niego Lydia Humphrey z kwiatami. Rozkoszując się siłą i zdrowiem, przekląłem Boga. On jednak nie spojrzał na mnie. Równie dobrze mogłem przeklinać gwiazdy. Złożony śmiertelną chorobą cierpiałem, lecz nie ugiąłem się. I przekląłem Boga za zesłane cierpienia.
On jednak pozostawił mnie samego, jak to czynił dotąd. Równie dobrze mogłem przeklinać prezbiteriańską dzwonnicę. Gdy upadłem z sił, ogarnęło mnie przerażenie. Może sam oddaliłem Boga urąganiem. Kiedy Lydia Humphrey przyniosła mi kwiaty, pomyślałem, że mógłbym zaprzyjaźnić się z nim. I spróbowałem. Ale równie dobrze mogłem był próbować zaprzyjaźnić się z kwiatami. Byłem bliski rozwiązania sekretu, bowiem rzeczywiście można zaprzyjaźnić się z kwiatami, nie dopuszczając, by wygasła w nas miłość do nich. Więc już miałem zrozumieć zagadkę, lecz czy widziałeś kiedyś aligatora, kiedy wypełza na światło z mgły i gapi się niewidząco pod pełnym jasności południem? Czy widziałeś konie w stajni nocą drżą i cofają się na widok latarni? Czy wędrowałeś kiedyś w ciemności, a gdy nieznane drzwi przed tobą otwarto? Czy nie zdało ci się, że stoisz w świetle tysięcy świec subtelnego bosku? Gdy szedłeś z wiatrem w uszach, w jasnym, słonecznym blasku, czy nagle nie zapalał się wewnętrznym przepychem? Bo wielekroć wyjdziesz z mułu, wiele ujrzysz świetlistych drzwi, przejdziesz wiele ból chwały, rozpryskując stopami jasny przepych ciszy, jak świeżo spadły śnieg. Przemierzysz ziemię, o ty mocny duchu, niezliczone niebiosa, aż po ostatni płomień. Co widzisz, powiedz? Widzę miasto położone na siedmiu wzgórzach. Widzę ptaki krążące nad miastem. Jakie ptaki? Gołębie, które czekają na właścicieli. Gdzie są właściciele? Nigdy nie wrócą. Zginęli pod gruzami zawalonej hali. Pokój ich duszą. Pokój. Gdzież jest Elmer o słabej woli, Herman o żelaznych pięściach, Błazen Bert, Tom Pijanica, awanturnik Czerli? Wszyscy, wszyscy śpią tu na wzgórzu. Wszyscy, wszyscy śpią. Tego zabrała choroba, ten żywcem spłonął w kopalni, ten w bójce zabity, ten umarł w więzieniu. Ten z mostu spadł przy Charówce, na chleb dla żony i dzieci.